Witajcie kochani na moim perfumowym kanale. Myślę, że to już ostatnia chwila, żeby zrobić filmik o perfumach na bazie bzu, czyli lilaka. Tych perfum jest całkiem sporo i powiem Wam, że w ostatnich 2 latach pojawiło się ich jeszcze więcej. Jest chyba jakaś moda, wraca trend na perfumy jednokwiatowe. Ja tu mam zeszyt z notatkami, do którego zaglądam i wymienię Wam na początek kilka perfum lilakowych. To będzie film oczywiście, w którym zatrzymam się na tych perfumach lilakowych albo z lilakiem, które mam u siebie. Trzeba Wam tylko wiedzieć, że jeśli szukacie perfum z bzem, to możecie znaleźć z jednej strony perfumy zawierające bez i wtedy jak wpiszecie na fragrantice w nutach bez lilak, to pokaże się Wam cała rzesza perfum, ale czasem są perfumy, które nie mają lilaka w składzie, a pachną lilakiem, ale one wtedy zwykle mają w nazwie słowo lilak. I o tym Wam zaraz opowiem. I wtedy z kolei, więc musicie perfum lilakowych szukać dwutorowo, w nutach albo w nazwach. Biorę okulary, bo już niestety jest mi bez nich trudno. Wymieniam takie najbardziej znane, które można będzie, jak podejrzewam, kupić bez problemu. En Passant by Frédéric Malle, Lilac by Demeter, Pur Désir de Lilas. To nie są perfumy, które można dzisiaj łatwo kupić, ale może wiele osób je pamięta, ponieważ Yves Rocher jest takim producentem perfum, który trafia pod strzechy. Ja może Wam zaraz tu wkleję flakon. Bardzo lubiłam te perfumy. Dałam je komuś w prezencie, już ich nie mam. Bardzo, bardzo, w sumie żałuję. Muszę się przyznać, że troszeczkę żałuję. Oj, poprawiam włosy, bo na białym tle wszystko widać. Gucci Guilty zawiera nuty bzu. Eclat Arpège. Akurat mam te perfumy, zaraz Wam je pokażę, bo one mają takie bardzo ciekawe, tak ciekawe pudełeczko. Eclat Arpège. Tak się je, Eclat Arpège, tak się je otwiera. Tu są perfumy. I perfumy wyglądają. Właśnie mają taki, może pokażę na białym tle, mają taki lekko właśnie lilakowy kolor i pachną. Moim zdaniem to jest kompozycja taka zbliżona do Dolce Gabbana Light Blue. Te klimaty. Lilas Mauve Yves Rochera to jest współczesna wersja tych perfum jednonutowych lilakowych. Jo Malone ma w ofercie White Lilac i Rabarbar. Podobno Trésor Lancôme zawiera odrobinę bzu. Co nie dziwi, bo Sofia Grossman, która te perfumy zrobiła, wychowała się gdzieś tutaj na naszych terenach polskich, bądź takich, które kiedyś były polskie i po prostu tam rosną te same rośliny. Bez fiołki, maciejka. No rzeczywiście, taki przyjazny zapach i perfum lilakowych od Sofii Grossman jeszcze chyba kilka będzie. Chciałabym Wam jeszcze wskazać perfumy, których nie ma. I zaraz wkleję flakon, bo był bardzo, bardzo ładny. Metal Jeans Versace'ego. Ja miałam te perfumy, oczywiście wydałam i one pachniały takim lilakiem, trochę fiołkiem. Bardzo ciekawe perfumy, żałuję, że się ich pozbyłam. Erin Lauder Lilac Puff. Co tu jeszcze mamy? Beautiful Estée Lauder zawiera lilaka. Gold Donny Karan White Linen Estée Lauder Pleasures Estée Lauder. Ja z Pleasuresa mam limitowaną edycję, ale kto by nie pamiętał, jak wyglądał flakon Pleasures. Może nie ma takich ludzi zbyt wielu. Tak wygląda flakon, przy czym to jest flakon limitowany, dedykowany Gwyneth Paltrow i on akurat bzu nie zawiera, ale ten z bzem ma taki sam kształt, ale szkło flakonu jest całkowicie przeźroczyste, bez tych dodatków kolorystycznych. Co my tu jeszcze znajdziemy? Champs-Élysées, oczywiście omawiałam, może dam w opisie filmu linka do tego filmu, gdzie omawiałam Champs-Élysées. Tu rzeczywiście nuta lilaka jest bardzo, bardzo obecna i wyrazista. Paris Yves Saint Laurent Chamade od Guerlaine. Diamonds Rubies Elizabeth Taylor. Eclat Arpège to już było. I to jest taka ciekawa rzecz. Otóż czasami perfumy lilakowe mają lilak w nazwie, jak na przykład Amouage Lilac Love, nowa stosunkowo rzecz, która niedawno weszła do sklepów, ale nie ma lilaka w składzie, ale pachnie lilakiem. Jeśli wąchaliście, to dajcie znać. Innym takim produktem, który ma właśnie taką cechę, to jest lilak Rohadaf. Tam też nie znajdziecie w składzie lilaka, ale jest to produkt o zapachu białego bzu.
Jeszcze z taką ciekawostką, skoro jesteśmy przy białym bzie, był też czarny bez. Tych perfum nie ma. Zrobiła je Joan Rivers, taka nieżyjąca już bardzo, bardzo wyrazista osobowość medialna ze Stanów. I ten lilak, ten czarny bez zawierał poza bzem takie nuty przyprawowe. Ja tu tak wącham cały czas tego lilaka. Rzeczywiście ktoś mi zwrócił uwagę ostatnio, że lilak pachnie pięknie na krzaku, ale po przyniesieniu do domu ten zapach powoli się wytraca na korzyść czegoś nieciekawego. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Aha, jeszcze z lilaka warto wskazać tak. Viprivei w Rochera zawiera nuty lilaka. To akurat mam w domu. Znalazłam informację, że nawet Diorissimo Diora zawiera, chociaż jest to zapach konwaliowy, też te nuty. Beauty Calvina Kleina, ale która jest edycji. Ja tu mam pusty flakon. Tak wyglądały te perfumy. I ja ostatnio recenzowałam jakieś perfumy Oriflame, a jakieś konkretnie Gwiezdny Pył. Mogę dać linka w opisie. I razem z perfumami przyszedł do mnie katalog i w katalogu znalazłam informację, że są perfumy Biały Lilak. I potarłam o kartkę ręką i robię to nadal. No z tych testów kartkowych wnioskuję, ale to są testy kartkowe, zaznaczam, że bardzo ładny, rzeczywiście bzowy, taki jedno efekt perfum jednokwiatowych nazywają się Niewinny Lilak, Innocent, przepraszam, Niewinny Biały Lilak, Innocent White Lilak, ale ciekawostka jest na drugiej stronie, bo poza modelką tutaj piękną mamy zdjęcie pani tutaj. I to jest duża ciekawostka, bo tu jest zdjęcie, zaraz wam pokażę, przecież mam autofokus. I oto co my tu mamy, nowy trend najprawdopodobniej. Kreator zapachu, czyli nos. Pokazane jest zdjęcie pani, która jest właściwie prawdziwym autorem perfum. To jest piękny, piękny zwyczaj, chwała za to tej marce, że nie pomija nazwiska kreatora. Nie wiem, jakie są wasze doświadczenia z perfumami lilakowymi, czy lubicie, czy nie. Zawsze możecie zrobić pomady, jeśli lubicie, ja to robię. Dlatego tego białego bzu mam tak strasznie mało, bo to jest bez z mojego ogrodu. Bo biały już poszedł na pomady. Ten dopiero będzie zużyty. Czy lubicie, czy mieliście jakieś doświadczenia? Podzielcie się informacjami. Będę wdzięczna. Może polecicie mi jakieś perfumy na bazie bzu, które warto poznać, a może ich nie wymieniłam, może ich nie znam w ogóle. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.